Jesteśmy po jednym dniu terapii. Wczoraj był zabieg wykonywany. Jak się Pani czuje? Czy jest jakaś różnica w samopoczuciu? W samopoczuciu jest. No to niech Pani powie. Nie wiem, czy właśnie to ta nadzieja mną powoduje, że mam takie dobre samopoczucie. No, czuję się lepiej. Na czym to lepiej polega? Na tym polega, że no, mogę spojrzeć w sufit na przykład. A nie mogła Pani? A nie mogła. Mogę się schylić. Aha. Do podłogi i wstaję i jest normalnie, nie ma. Jak długo miała Pani te zaburzenia, że nie mogła Pani do góry i do góry patrzeć? Długo, ja wiem, do 3 lata. 3 lata. Jeden zabieg i tak dalej. Tak, tak. No i uśmiechnięta Pani jest. No tak, no, no nie wiem, czy to będzie dalej, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. To dlaczego ma nie być? Witamy. Wczoraj robiliśmy zabieg. Jakby Pan ocenił swoje samopoczucie? Czy jakieś zmiany są? No może wczoraj trochę zauważyłem zmianę, bo jak wysiadałem z samochodu, miałem do przejścia do domu jakieś 150 metrów do domu. Przeszedłem bez odpoczynku, bez konieczności. A zwykle ile takich odpoczynków Pan robił? No jeden powinienem zrobić. Przynajmniej. Tak, normalnie. Na ławce. Wczoraj się udało jakoś przejść. Mhm. W tej chwili troszeczkę się trudniej oddycha, ale Pan, czego nie widzieliście Państwo, wchodził przed chwilą po schodach i to jest taka zadyszka po wysiłku. Ta zadyszka, wczoraj Pan dochodził do siebie przez około pół godziny. Oddech był bardzo przyspieszony i no, wyglądało to zupełnie inaczej. Wchodził Pan też, czego nie sfilmowaliśmy. Dziś mogliśmy sfilmować, ale nie byłoby odniesienia, do czego to było odnieść, więc nie zrobiliśmy tego, ale widzimy, w tej chwili oddycha Pan prawie normalnie. A wczoraj siedział Pan tutaj i tak jak ryba wyrzucona z wody. Tak, to prawda. My dostrzegamy tutaj to, że inaczej Pan oddycha. Twarz jest inna, uśmiech pogodniejsza. Jakby pan podsumował to dzisiejsze samopoczucie po tym zabiegu? No myślę, że jest trochę lepiej. Jest jak coś. Czuję się lepiej. Poza tym wczoraj jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka dzisiaj, że jestem spokojniejszy. To też pewnie ma wpływ na samopoczucie.